nie leci. Sobie Mleczko nie radzi. No nie tak się ten film miał zacząć. No schodzi, no. Nie bądź miętki, bywa al dentki, tak powiadają. I tak zrobiłem. I póki co to mi się jakoś nie opłaciło. Same komplikacje, już od samego początku, od momentu montażu, taśmy i tak dalej. Teraz co chwilę zerkam nerwowo, czy nie schodzi mi to powietrze z tylnego koła. Malutka dziureczka, a sobie Mleczko nie może poradzić. Próbowałem nawet patentu z oklejaniem taśmą izolacyjną, który gdzieś znalazłem kiedyś w jakimś filmie na YouTubie. No ale też na niewiele się zdało, więc nie wiem jak to się finalnie zakończy. Miałem już wracać, ale stwierdziłem, że jeszcze zaryzykuję. Dobiłem do 4 barów. Spróbuję trochę jeszcze rozjeździć. Sprawa jest o tyle dziwna, bo wczoraj już, kiedy skończyłem konwersję na tubelessa, wieczorem przejechałem się kilka kilometrów po mieście. No i nie było żadnych problemów. Wróciłem, przyszedłem rano do garażu. Ciśnienie nie zeszło ani trochę. No to stwierdziłem, że pora wyruszyć w jakiś konkretniejszy teren. No a tutaj po kilku kilometrach takie akcje wychodzą już, także troszkę się obawiam oddalać od domu zbyt daleko, ze względu głównie na czas, którego nie mam cię za dużo. Dlatego też trasę zaplanowałem sobie trochę inną niż pierwotnie miałem dzisiaj wymyśloną. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie jadę, a za chwilkę opowiem wam po kolei, jak to się wszystko zaczęło, skąd ta decyzja, no i jak przebiegał cały proces konwersji na system bezdętkowy. Zapraszam serdecznie do oglądania. Cała formuła dzisiejszego odcinka miała wyglądać troszeczkę inaczej, no ale jak sami widzicie, komplikacje pojawiły się nie tylko wczoraj podczas montażu, ale również dzisiaj podczas pierwszych kilometrów. Ale wróćmy do początku, czyli w ogóle skąd pomysł na przejście na system bezdętkowy. Ci z was, którzy śledzą mój kanał już od dłuższego czasu, zapewne pamiętają mój pierwszy film na temat Eskera 7, gdzie mówiłem, że ze względu na to, że posiadam tutaj już koła w systemie tubeless ready, czyli przystosowane pod system bezdętkowy, i również opony są tutaj przystosowane pod taki system, dlatego powiedziałem, że prędzej czy później pewnie spróbuję jazdy na przysłowiowym mleku. No i takim impulsem do zmiany był mój ostatni incydent dętkowy, o którym pewnie też wiedzą ci, którzy śledzą mnie na Instagramie lub moje aktywności na Strawie, gdzie podczas pięknej gravelowej rundki na dłuższym zjeździe zapałem snake'a, czyli no typowy kapeś spowodowany zbyt niskim ciśnieniem. Za bardzo poniosła mnie wygoda i komfort podczas jazdy. No i skutkowało to właśnie taką awarią, gdzie swoją drogą w tonie błota, no i mało sprzyjających warunkach, zmiana tej dętki była najdłuższą zmianą w moim życiu. Nie wiem, czy to kwestia opony, obręczy, no ale nigdy się z żadną oponą podczas zmiany nie męczyłem tak jak tutaj. No ale już mniejsza z tym, to być może wiele wynika tutaj z moich błędów, które wtedy poczyniłem, ponieważ w domu, kiedy robiłem to na spokojnie, na czystej, suchej obręczy, no to poszło to dużo lepiej. W każdym bądź razie po tym incydencie właśnie zacząłem myśleć poważniej, czy nie spróbować jazdy na mleku. No i po kilku dłuższych chwilach przemyśleń siadłem do komputera, zamówiłem kompletny zestaw od firmy Trezado. No i wczoraj po południu przystąpiłem do konwersji moich kół. Naoglądałem się wcześniej różnych filmików na YouTubach. Najpierw obejrzałem typowo poradnikowe, gdzie wszystko pięknie, ładnie wyglądało. Bezproblemowo praktycznie. Potem obejrzałem sobie film Zielonego, gdzie stwierdziłem, kurde, no co może pójść nie tak? No jak się okazuje, wiele rzeczy może pójść nie tak. Następnie obejrzałem film
Krzyśka z kanału Trochu Roweru, gdzie z kolei poszło mu wszystko bajecznie prosto. No i doszedłem do wniosku, że chyba i ja spróbuję. Uda się, to się uda, nie uda, to się nie uda. No i zgodnie z moimi przypuszczeniami, w moim przypadku wyglądało to podobnie jak u Zielonego, czyli nie obyło się bez komplikacji. Zrobiłem wszystko tak jak książka pisze, czyli umyłem koła, wyczyściłem, odtłuściłem obręcz i następnie zabrałem się za oklejanie taśmą. Następnie odtłuściłem oponę, założyłem i spróbowałem napompować. No i tam pojawiły się pierwsze już problemy, ponieważ opony moje mają już ponad 5000 km przejechane. No i jak się okazało, miały tam kilka drobnych przebić. Dlatego stwierdziłem, że zanim zaleję mleko, to taką jedną w sumie największą dziurkę uszczelnię łatką samoprzylepną, którą przykleiłem od spodu. No i to w tym miejscu załatwiło temat, ale nadal uciekało troszeczkę na wętlu. Nie wiem dlaczego, ponieważ tam również starałem się cienkim szpikulcem, małym śrubokręcikiem nagrzanym przebić, zamontować wentyl, a mimo wszystko uciekało tamtędy i rozprowadzało się to równomiernie po wszystkich nyplach. Nie wiem, nie chce mi się wierzyć, że mogłem tak to spartaczyć, żeby źle przykleić taśmę. No ale zanim podjąłem kolejny krok z zalaniem mleka, znowu troszkę poczytałem w internecie. No jak się okazało, nie byłem jedyny z takim problemem i wiele osób po prostu zalecało zalać mleko. I to powinno temat załatwić, ponieważ uciekanie tymi nyplami prawdopodobnie było spowodowane jakąś nieszczelnością na wętlu, który też wiele osób polecało, aby dokręcać szczuciem, nie za mocno, nie za lekko. Ja próbowałem kilkukrotnie, i lekko, i mocno, i za każdym razem lekko puszczało. Dlatego finalnie zaryzykowałem, tylko już nie w domu, poszedłem jeszcze wieczorem do garażu. Było ciemno, miałem czołówkę, więc nic nie nagrywałem, bo nic by nie było widać tak naprawdę. Napompowałem koła do 4 barów, zakręciłem chwilkę, zobaczyłem, że mleko w kilku miejscach wypłynęło, ale przestało syczeć, więc chyba uszczelniło wszystko. Następnie wyjechałem na krótką rundkę po osiedlu, pojechałem szybko umyć rower, wróciłem i zostawiłem tak koła do rana. Dziś rano wyszedłem, sprawdziłem, ciśnienie nie zeszło ani trochę, więc zachęcony tą informacją szybko poszedłem do domu, zjadłem śniadanie, wypiłem kawę, ubrałem się, wróciłem do garażu, spuściłem ciśnienie w oponach do 2,5 bara bodajże. Teraz dokładnie nie pamiętam, ale zrobiłem to dokładnie tak jak wyliczyłem sobie w kalkulatorze dostępnym w internecie. Tam było chyba 2,7 z tyłu i 2,5 bara z przodu przy mojej wadze i wadze roweru. No i ruszyłem. Dalszą część już znacie. Po kilku kilometrach właśnie takie pierwsze problemy i komplikacje mi się pojawiły. No i w tym momencie, kiedy już dobiłem ciśnienie ponownie do 4 atmosfer na tylne koło, to chyba już jest ok, ale poczekajcie, sobie teraz stanę i sprawdzę. Wygląda na to, że trzyma. Choć z tyłu jest dosyć twardo, ale nie będę ryzykował i nie będę spuszczał na razie bardziej ciśnienia, tylko będę jeździł na takim wyższym. Z przednim kołem póki co nic się nie dzieje. Tak jak zalałem, napompowałem i dziś spuściłem do tych 2,5 bara, no to tutaj wygląda, że jest wszystko ok. Jak będzie dalej, zobaczymy. Na razie mam przejechane dosłownie 15 km. Jeszcze 3 dyszki dokręcę. No i pod koniec, jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie i nie będzie żadnych dodatkowych komplikacji, to powiem parę słów na temat odczuć z jazdy na tubelessach. Wygląda na to, że sytuacja opanowana. Ciśnienie w tylnym kole trzyma, przednim trzyma. Ponad 30 km gravelkowymi trasami za mną. Także myślę, że już mogę coś nie coś powiedzieć o tubelessach i jeździe na systemie bezdętkowym. No nie było się bez komplikacji z tym przejściem na mleko. Spodziewałem się tego, bo wiem, jak ja mam garbata szczęście w tego typu sprawach. Ale wygląda na to, że finalnie się udało. No i teraz wypadałoby się podzielić pierwszymi wrażeniami.
No jest inaczej. Ciężko mi to uczucie opisać. Mam wrażenie, jakby rower trochę bardziej pływał. Ale nie wiem, czy to jest dobre określenie. Chodziło o to, że ta opona się po prostu bardziej klei podłoża. Co jest w sumie logiczne, ponieważ wynika to z niższego ciśnienia, więc większym fragmentem dotyka podłoża. Na pewno wzrósł komfort. Jest to wyczuwalne. No i to by było chyba na tyle. Jakichś większych różnic na razie nie zauważyłem. Teraz jeszcze kwestia bezawaryjności. No bo tutaj akurat mam mieszane uczucia, szczególnie spowodowana tą pierwszą dziurką. Aczkolwiek wydaje mi się, że mógł być to mój błąd spowodowany jednak zbyt niskim ciśnieniem. Być może właśnie świeżo po uszczelnieniu opon trzeba pojeździć troszkę dłużej na wyższym ciśnieniu. Nie wiem. Nie zlinczujcie mnie, jeśli zrobiłem coś nie tak. Jestem w tym temacie świeży. Co prawda trochę tam czytałem w internecie, ale alfą i omegą to na pewno w tej kwestii nie jestem. W każdym bądź razie teraz już po dobiciu trochę tego ciśnienia nadal jest komfortowo. No i się te powietrze tam trzyma, więc mam nadzieję, że prędko nie będę musiał się bawić w żadne dopompowywanie. Znaczy no, z tym dopompowywaniem to akurat w tubelessach ponoć jest, no trzeba częściej to sprawdzać i dopompowywać, ale chodziło mi bardziej o dopompowywanie w trasie gdzieś spowodowane jakimiś przebiciami. No ale zobaczymy. Na pewno po powrocie do domu doleję jeszcze trochę mleka, bo uciekło go dzisiaj trochę podczas tych moich pierwszych awarii na pierwszych kilometrach. No i za jakiś czas spróbuję wypuścić się już gdzieś dalej, żeby czerpać jeszcze większe profity z tego systemu. No i móc zbierać doświadczenia w tym temacie i gdzieś tam się w przyszłości być może z wami podzielić i jakoś wam pomóc, jeżeli będę w stanie. Dobra, tyle na dziś ode mnie. Ja sobie dokręcam jeszcze te ostatnie 15 km moimi tutaj okolicznymi lasami i wracam do domu montować ten odcinek. A wam życzę miłego dnia, popołudnia, wieczoru czy też nocy, w zależności kiedy oglądacie to wideo. I do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!